malutki, dostałam propozycję, żeby nagrać z innego miejsca. I wiecie co? Nie dam rady, bo wieje dzisiaj wiatr, nie wychodzę na zewnątrz, a zwłaszcza nagrywać. No bo wiecie, wiatr jest nieprzyjemny sam w sobie, ale dodatkowo robi takie szumy i nie będzie słychać tego w ogóle, co gadam, no bo to bez sensu nagrywając telefonem. Może gdybym miał jakieś słuchawki z mikrofonem albo oddzielny mikrofon, możliwe, że byłoby to do zrobienia, no ale przepraszam, nie jestem w stanie tego zrobić. Także zabieram was do środka mojej głowy, a może trochę za dużo to powiedziane, ale mniej więcej pokażę wam, co się dzieje w mojej głowie tak normalnie. Bo czemu nie? To jest mój YouTube, to są moje filmiki. Kto chce, to to ogląda, kto nie, to nie. Mogę robić tu wszystko i to mi daje niesamowite nieograniczenia, z których nawet nie korzystam. Ale napawam się tu świadomością, ponieważ gdybym nagrywała dla masy ludzi, gdybym miała, wiecie, ustawioną kategorię wiekową albo cokolwiek z tych rzeczy, byłabym bardzo ograniczona. Wiecie, wtedy nie możesz przeklinać, bo nagrywasz jakieś family coś tam rzeczy, nie? Nie możesz jakichś treści dawać, wiecie, nie wiadomo co tam. Robić rzeczy, które są na czasie, żeby to się oglądało i tak dalej, robić rzeczy, które ludzie lubią oglądać, a ja mam to wszystko w dupie, tak? Ja to nagrywam dla siebie. I jak to oglądasz, to jest mi zajebiście miło. Jeżeli kogoś to bawi, przywinie, zajebiście. Jeżeli jakby potrzebujesz sobie tła, bo sprzątasz, i chcesz, żeby coś w tle trajkotało, bo akurat nie ma kto do ciebie przyjść, albo po prostu chcesz być sama, chcesz, żeby ci coś trajkotało i sobie włączasz, nawet nie wiesz, co mówię? Też zajebiście! I o to w tym wszystkim chodzi, nie? Ja lubię też oglądać takie rzeczy, że coś tam mi trajkota w tle i nie musi być jakoś sprecyzowane konkretnie. Więc. A jeśli oglądasz i mnie słuchasz, to ci po prostu gratuluję. Także. Zapraszam do mojej popierdolonej głowy. Się bawić. Ja potrzebuję kawy albo energetyka. Ja sama nie wiem, co ja chcę. Muszę wynieść śmieci. Kurwa, jak ja bardzo nienawidzę wynosić śmieci. Czemu ja tak nienawidzę wynosić śmieci? Ciekawe, czy mleko się zepsuło. Mamy mleko w płatnym wynosić. Co w ogóle ma sens? Jak jakieś rzeki rozdwojone. Nie da, ile dni jest w stanie leżeć bułka i się nie zepsuć? Bułka z jakimś budyniem? Wyjechać i nie wracać przez tydzień. Myślę, że możemy mieć czwarty dzień, nie obowiązkowo. Ale to jest czysto, jasne. Bo musi kurwa być czysto, jak się nie było w domu. No kurwa, nie pij tego! Fajtek. Nie, to nie dla ale nie do kotów. końca. Chcę wyjechać. Chcę wyjechać kurwa do Niemiec już. Chcę już tam być. Chcę sobie kupić owoce. Chcę sobie kupić kawałek syra. Chcę, żeby było mi stać na podstawowe rzeczy. A tak bardzo nie chcę iść do pracy tutaj. Już tak bardzo do pracy. Ja chcę robić tyle super rzeczy. Ja chcę malować więcej. Chcę malować ludzi, wreszcie mam perspektywę. Wreszcie mam możliwość, ja tylko nie mam kasy. Tak bym zaczął do tego momentu, ale tak bardzo chciałabym, żeby było inaczej. Jednocześnie tak bardzo nie chcę nic zmieniać. Dzwonili do mnie wczoraj i pytali, czy chcę wrócić do roboty na kolejny miesiąc. Proponowali etat. Proponowali etat. Mówię, że nie do rzeczy. W końcu jakby mam szansę zrobić w życiu coś, co ma sens dla mnie, a nie ma sensu dla nikogo innego. Nie ma to sensu żadnego dla społeczeństwa. To tylko prace plastyczne, które zostaną zapomniane za chwilę, ale mają ogromny sens dla mnie. To jest moje uzewnętrznienie. To jest ważne. To są rzeczy, których ludzie nie zrozumieją nigdy. I mają do tego prawo, bo mają inną zupę w mózgu, ale. Ale co z tego? Ciężko jest uzależnić się myśli, jak w głowie krążą, przebija się, błyskają na nich, są sprecyzowane na zasadzie jakieś światło wyrygające, to jest taka prędkość, już złapać, chwytasz psu, czujesz ją, ale możesz wypowiedzieć tylko jedną z nich i to często tylko jej fragment. A
chciałabyś wypowiedzieć wszystkie naraz. To jest niemożliwe, musiałam się przyjąć na głos naraz. Głos, przetwarzanie tych myśli na odręcznienie zajmuje więcej czasu niż myślenie ich. Masz ich 1000 w momencie, kiedy wypowiadasz jedną. Niepojęte to jest. Może 1000 to przesada, ale kilka na pewno. I skoncentrować się, żeby mówić o jednej rzeczy, bo domyślisz już o innej i nie chcesz myśleć o tej innej, chcesz skupiać o tej, o której mówisz, ale jednocześnie ta, która ci przychodzi do głowy, już jest ciekawsza i chcesz się zająć już kolejną, urywasz wątki. Ale wieje masakrycznie, jakie mam wyjść dzisiaj z domu. Czemu ja się boję wiatru? Może nie boję, nie lubię tego. Nie lubię nieprzyjemnych rzeczy. Czy ktoś lubi nieprzyjemne rzeczy? Po co się zdać na nieprzyjemność? Po co wychodzić z jakiejś strefy komfortu? Po co to wszystko? Dzień jest najlepiej zacząć od kawy. Znaczy nie to jest tak, że najlepiej. Ja mam w swoim życiu okresy, w którym w ogóle nie piję kawy. Ale teraz mam taki okres, w którym się cały czas kofeinuję, a potem się dziwię, że się czuję dobrze. Więc jak się czuję dobrze, to chyba trzeba to robić. Bo jakoś ostatnio nie mam ochoty być zamulona, mimo że nadal jest luty. To jest po prostu niesamowite, żeby był sobie luty, miesiąc zimowy, miesiąc zgniły, w dodatku nawet kurwa śniegu nie ma. Nawet nie udało mi się wyjść poślizgać, nacieszyć śniegiem. Był śnieg chyba z tydzień, nie wiem, ale był. Przegapiłam, no trudno, nie? Jakby akurat oczywiście wtedy, kiedy był śnieg, to chodziłam do pracy i jak wracam, to było już ciemno, mi się nie chciało. Oczywiście, że mogłam być, oczywiście, żebym dała radę, ale wiecie, jakoś nie byłam w stanie się zmusić, nie? Standardowo. Teraz zrobię, szukam miski, żeby zrobić pastę z fasoli. Mam nadzieję, że nie będę mówiła za szybko, że da się mnie zrozumieć, ja się naprawdę staram, ale chcę wam dzisiaj przekazać dużo informacji, żebyście odczuli chaos i przytłoczenie, które ja czuję na co dzień, które mam normalnie w swojej głowie. Nie jest to łatwe do przekazania. Myślę, że musiała nałożyć na się kilka filmów, żeby to dało taki sam taki efekt. Ale nie wiem, zobaczymy. Jednocześnie nie chcę mówić tak jakby, że bardzo szybko, żebyście nie mogli w stanie zrozumieć, no bo to też jest bez sensu, prawda? Nie wiem, nie czuję w ogóle czasu. Czas nie istnieje, czas to jest pojęcie względne. Fasola biała czy czerwona, to jest po prostu dylemat. Czerwona jest smaczniejsza, biała jest ładniejsza po zgnieceniu, no wybieramy czerwoną. Słyszycie ten dźwięk? To się robi kawa. Kawa się robi, kurwa. Fasola jest oblepiona takim obrzydliwym, lepkim czymś. Przerzucamy to do miski. Mamy taki fasola w blucie. Bardzo super rzecz, o której istnieniu całkowicie zapomniałam. Co się dzieje w ogóle? Przymusowa miłość. Dacie, co dalej z tą fasolą? Trzeba zrobić przerwę, żeby mózg zaczął działać. Bierzemy kawę, kawę wlewamy do szklanki. I teraz wielki test, czy szklanka nie pęknie. Wydaje mi się, że nie, ale mam nadzieję, bo to jest ostatnia z tej serii. O. Taka super kawka. Ja trochę zostawiam miejsca i taki łyk kawy, potem na spadek energii, żeby tak oszukać siebie. I teraz mleko, które jest gluten, które w ogóle jest śmietaną jakoś, bo to jest zblendowane płatki owsiane z kaszką dla dzieci. Eksperyment naukowy, młodzieżowy, przeprowadzony tutaj. Wlewamy trochę gluta. O, teraz mamy takie okropne coś. Chyba nie był to najlepszy pomysł. To jest to wyłowie łyżką. A co z fasolą? Fasolę bierzemy widelec i robimy Można też blenderem, ale po co sobie ułatwiać życie, skoro można sobie utrudniać, nie? A widelec się łatwiej myje niż blenderem, bo blender się trudniej myje po prostu. Bo blender też trzeba myć, bo jest brudny, nie? Rozumiecie, za dużo roboty po prostu. Nie chce mi się już tego robić, chyba wezmę blender. Ej, nie jest złe. Było to. Wiecie, co jest super zabawne w ogóle, że jak sobie kiedyś dawno temu wymyśliłam, że będę miała YouTube'a i że będę coś tam nagrywać, wiecie, jeszcze nie wiedząc dokładnie co i tak dalej, miałam w ogóle zupełnie inne pomysły i content, no ale to było w ogóle masę lat temu
I nie miałam możliwości nagrywania, mimo że miałam wiele więcej energii, to był o wiele lepszy moment na wystartowanie niż wtedy, kiedy to zrobiłam faktycznie. Ponieważ po prostu sprzęty mi odmawiały posłuszeństwa, wiecie, jakby... albo nie... No po prostu sprzęt mi odmawiał posłuszeństwa, nie byłam w stanie zgrać plików na laptopa, żeby je skleić w całość, albo próbowałam montować na telefonie, ale się nie... Udawało jakieś takie pierdy techniczne, nie? Myślałam sobie, że by to był materiał, w którym się wygaduję w ogóle do obcych ludzi, do których docieram do obcych. Zabawne, nie wiem czemu w mojej głowie taki pomysł, ale chyba czasami mam ochotę wypowiedzieć rzeczy, których nie powinnam wypowiedzieć, które jakby mi jest obojętne, ale że może o nich wiedzieć cały świat oprócz jakichś niektórych pojedynczych osób, nie? Ale teraz chyba wiem, że moje filmiki będą dla kilku osób znajomych. Może tak będzie, a może nikt tego nie obejrzy. Nie wiem, jakby wyjebane w to mam totalnie, nie? Ale jeżeli te filmiki oglądacie, bo ostatnio kilka osób się przyznało, co mnie jakby szokuje, no to w każdym razie pozdrawiam was, dawajcie znać, co chcielibyście jakby zobaczyć. Ja mogę robić jakieś pierdy totalne, które macie ochotę. Chociaż oczywiście mam pewne ograniczenia. Kurwa, nie wiem, gdzie ten telefon położyć, bo mi już ręka odpada. Wiecie, jakby są pewne ograniczenia rzeczy, których ja totalnie nie zrobię. Typu... Może kiedyś, nie? Może kiedyś będę na tyle komunikatywna, żeby nagrywać w jakimś zatłoczonym miejscu, gadać do obcych ludzi, może jakiś wydech, kto wie, nie? Na dzisiejszy nie totalnie, ja chcę się zamknąć. Ja po prostu w jakiejś wolnej chwili ja pierdolę, co to są za hałasy! Ja po prostu w wolnych chwilach chcę się po prostu czasami wygadać gdzieś tam w ekran. Bo lubię tą formę. Po prostu dla mnie to jest kolejna forma wyrazu. Forma wyrazu, która totalnie nie ma jakiejś większej wartości. W momencie, kiedy maluję, mam jakieś takie, że z jednej strony, a mam ochotę sobie pobazgrać, to sobie bazgram, nie? Ale z drugiej strony myślisz sobie, że to ma jakąś tam niby wartość artystyczną, podobno chuj wie, nie? Jak robisz jakieś tam inne rzeczy, to niby jakoś to ma mieć coś. Przekazywać teoretycznie, chociaż ja się nigdy zbytnio przekazam, nie martwię, po prostu wyrażam to, co mam w głowie i to nieświadomie, po prostu robię to, co czuję, nie? I to robię kompletnie to samo. Jakby po prostu chcę się wygadać, to gadam, tyle to jest moja forma wyrazu. Chcę zrzucić z siebie ciężar danego dnia, tego, że w danej chwili jest mi źle, lub to, że lub się podzielić się tym, że w danej chwili jest mi dobrze. To ma sens, gdy jest się sławnym, ale nie jestem, nie będę. I to nie musi mieć sensu, bo nic nie musi mieć sensu. Moje życie nie ma sensu i to ma właśnie zajebisty sens w tym wszystkim. Emil, wiem, że gadałeś to wszystko, co gadałeś, tylko po to, aby jakby nie było mi przykro, czy coś w tym stylu. A nie żebyś faktycznie chciał to obejrzeć, ale teraz musisz to obejrzeć. Także ten odcinek jest dla ciebie. Masz przejebane, chłopie. Pozdrawiam również Lenę, która zawsze mi pisze, że oglądała mój filmik i że miło jej się spędzało czas, bo lubi mieć takie tło i że zawsze w tych filmikach ma wrażenie, że jestem u niej w domu, a rzadko ma okazję się spotkać faktycznie. Pozdrawiam Asię, która sobie też czasem włącza moje filmiki w tle i jest to mega miłe. Pozdrawiam Sylwię, która również się przyznała, że mnie ogląda i wszystkich innych, którzy są równie popierdoleni. No i piszcie mi w komentarzach, piszcie mi, kogo mam pozdrowić, piszcie mi, co mam nagrywać. Ja chcę czytać komentarze, tak niewiele od życia pragnę. Chcę czytać od was komentarze. Teraz już wiem. Nawet takie hejterskie teraz i negatywne. Też zachęcam, zapraszam. To jest zawsze bardzo śmieszne. Ej, w ogóle macie czasami takie momenty, kiedy widzicie coś totalnie beznadziejnego, nie? Na przykład widzicie na TikToku laskę, która kompletnie nie umie śpiewać lub udaje, że nie umie, bo wiecie, po prostu chodzi o to, że śpiewa tak, jakby nie umiała i śpiewa po angielsku i to wiecie tak, że jakby nie umiała tego angielskiego i czytała to tak, jak jest napisane, nie? Typu tche, blue, coś tam, nie? I ja ostatnio trafiłam na taką i ja nie miałam takich myśli, które mogliby niektórzy mieć, że ale upokorzenie, ja pierdolę, co ona robi, nie? Nie. Ale chociaż ludzie w większości w ogóle pisali, że gratulują odwagi. Wiecie, co ja miałam w głowie? To kurwa mogłam być ja.
nieironicznie. To mogłam być ja, ludzie myśleliby, że to jest ironia i by się śmieli. Pojebane. W ogóle jakie mam spodnie śmiechowe. Te rzeczy były tu oryginalnie, a te syna bazgrałam. I chciałabym was grać i więcej, bo one oryginalnie były już brudne, plus ja je uwaliłam jakimiś tam plemami nie do odprania, no bo były prane. I chcę to zagłuszyć milionem wzorów, i potem jak będzie mi ściekać jakaś farba, to żeby to się zlało w całość i już nie miało to żadnego znaczenia. Wiecie co? Podobno jest taka zasada, że się nie mówi na początku filmu o czym będzie, zwłaszcza jeżeli to są vlogi. I podobno jest bardzo prawdziwa i myślę, że może mieć to sens. Ponieważ powiedziałam na początku, że zapraszam was do mojej głowy i miałam taką koncepcję, że będę nagrywać to, co myślę, wypowiadać swoje myśli na bieżąco, nie? Mniej więcej. No, może to wszystko na siebie, bach, 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 nie? Potem to skleję, będziecie mieli takie chaos. I tyle, koniec filmiku. Ale wiecie co, nie, już mi się znudziła ta koncepcja, ale chciałabym jeszcze chwilę ponagrywać, więc pewnie to z czymś połączone. Kawka. Dodałam do tego bagna troszeczkę magii i pieprzu, jest zajebiste. Polecam. Ale lepiej sobie jednak tą fasolę odlać przez sito i przepłukać. Jest mniej glutowata. No ale to kwestia gustu, jakby co. Dosłownie chyba kolejny, jak nie kilkunasty raz, zaglądam do rzeczy, w sensie do ciuchów, do kartonów, do moich kurwa rzeczy, ciuchów i stwierdzam, muszę zrobić pranie, muszę kurwa zrobić pranie. I potem idę dalej, robię coś innego i zapominam. Dycha zrobić pranie, jak nie zapomnę. Udało mi się wstawić pranie i udało mi się zapomnieć, że nagrywam i zamyślić się i coś tam klikać w telefonie oczywiście. Ale pożytecznego wstawiam jakieś tam posty, odpisywałam ludziom. Papa, tyle wam powiem. Papa. Chyba już mi się nie chce dzisiaj nagrywać.